Siema, siema. Właśnie udajemy się do portu w Pattaji, bo płyniemy na wyspę Koh Larn. Właśnie przechodzimy przez Walking Street, bo właśnie ta droga prowadzi do portu. Idziemy z miasta. Mamy niedaleko, bo mieszkamy w centrum, a port nie jest daleko od centrum, więc spokojnie spacerkiem z centrum, jakieś 20 minut do portu, także można spokojnie sobie przespacerować. Myśleliśmy, że bilety kupuje się tutaj, gdzie jest napisane kup bilety na ferry, czyli na tą łódź taką, która tam pływa, na prom, ale okazuje się, że pani mówi, że nie, że bilety kupuje się bezpośrednio na łodzi, także no ciekawe, zaraz tam podejdziemy i zobaczymy, co tam nam na łodzi powiedzą. Tutaj jest taka informacja przed wejściem na pomost, gdzie, na wyspie Koh Larn są dwa porty. Jeden jest na Van Beach, a drugi jest Tawin Beach. I my właśnie płyniemy na Tawin Beach, ale to jest ta sama wyspa, tylko z drugiej strony. I z Pattaji odpływa o 11 prom i wraca o 13, 14, 15, 16, 17, czyli co godzinę wraca, ale co dwie godziny odpływa z Pattaji. I tak samo tutaj do drugiego portu, albo do pierwszego portu na tej wyspie. Co dwie godziny, odpływa i tak przypływa, także tak to wygląda i bilety kupuje się na łodzi. 30 batów za osobę, czyli 4 zł od osoby kosztuje przepłynięcie ferry na wyspę Koh Larn. Idziemy tam, łódka już czeka, znaczy ten ferry już czeka i tam kupujemy bilety. No i wszystko jasne. Port znajduje się bardzo blisko napisu Pattaya City. W drugą stronę mamy całą panoramę miasta, całą zatokę. No i taki długi pomost, idziemy do ferry. Mamy 10:33, za 27 minut odpływa łódź, także idealnie. Łódka taka troszeczkę stardawna, mogłaby zostać troszkę odrestaurowana, pomalowana na nowo, no ale to Tajlandia, no tak to wygląda. Czyli na samiutkim końcu pomostu znajduje się ferry do Koh Larn, taki publiczny, nie prywatny, tylko publiczny, miejski. Dobra, kupujemy bilety, Marine Office Pattaya Branch. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, gorąco zachęcam. Będzie mi miło, jeśli również ocenisz ten film i pozostawisz komentarz. Pierwszą rzeczą, o której od razu trzeba powiedzieć, to że na łodzi jest bardzo głośno. Bardzo głośno, bardzo głośna łódź. Płynie się dokładnie 50 minut. Równiutkie 50 minut z portu, z Pattaji, tutaj na Koh Larn. No idziemy sobie porcikiem teraz na plażę i zobaczymy, co tutaj można zwiedzić, co tutaj można zobaczyć. Ale przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj na piękną plażę i piękną wodę. A więc tak jak wspominałem, prawa część nie jest zbyt wielka po wyjściu z portu, po wyjściu z molo. Znajduje się tutaj taka jedna restauracyjka. Właśnie sobie tutaj wejdę na górę. Okej. O, na lewo mamy taką fajną, dużą restauracyjkę. Możemy coś kupić do jedzenia, do picia. Może przejdę się tutaj jeszcze w prawo, zobaczyć jak tu wygląda.
i za chwilę zamówię coś do picia, bo bardzo gorąco, bardzo gorąco. Woda jest przepiękna, woda jest przepiękna, również gorąca, lekko powyżej 30 stopni, przypominająca wodę na Zanzibarze z Oceanu Indyjskiego, gdzie jest po prostu no gorąca, woda jest gorąca, piaseczek jest fajny, milutki, no nic, tylko pływać. Bardzo miło i przyjemnie, bardzo. Tu jest już tak super rajsko, tego czego w sumie brakuje w Pattayi, bo w Pattayi jest tylko duże miasto. No i właśnie brakuje, naprawdę brakuje, żeby w samej Pattayi było właśnie chociaż jedna taka plażyczka. No, a tam jest jeszcze druga restauracyjka i to wszystko z tej strony. A jak sobie jeszcze się tutaj nacieszymy trochę tą stroną, poużywamy, coś się napijemy, popływamy jeszcze, to pójdziemy właśnie w lewą stronę. Zapraszamy na kanapę z wanny. Tu jeszcze u góry są takie, ja nie wiem nawet jak to nazwać, takie domko, namioty. I tutaj chyba można normalnie spać. Nie wiem, to można sobie chyba wynająć taki i sobie tutaj zostać na noc czy coś, bo ogólnie na wyspie są hotele i tak dalej i można tutaj spędzić kilka nocy, ale czy w tych też, to nie wiem. Widoki przepiękne, woda przepiękna, niezłe miejsce, co? No. Od razu zauważalna rzecz, lewa strona, a prawa od wyjściu z portu Twin. W prawo cisza, spokój, relaks, odpoczynek. A kiedy przeszliśmy teraz na tą drugą stronę, to od razu hałas, pełno ludzi, skutery, łódki, wszystko co tylko można. Oczywiście jest tutaj sklep, są restauracje, już tutaj można jechać właśnie na wyspę i tak dalej, dlatego tak jest. Ale jest to niesamowicie zauważalne od razu, jeśli, tak jak jeszcze raz mówię, przypłyniecie stąd z Pattayi, znaczy przypłyniecie tutaj z Pattayi i pójdziecie sobie w prawo najpierw, tam sobie odpoczniecie, porelaksujecie się i przyjdziecie też tutaj na tą lewą stronę od portu, to no, jest kolosalna różnica, naprawdę mega różnica. Tu już jest hałas, tu już się nie da odpocząć, tutaj już się nie da odpocząć, tutaj już jest hałas, tutaj już jest miasto, tu już są ludzie, tutaj już się dzieje. Zdecydowaliśmy jednak, że bierzemy Yamahę i jedziemy zobaczyć na wyspę, bo poopalaliśmy się, to teraz możemy coś pozwiedzać. Szybki rzut na wyspę, w dół, raczej na morze i plażę, przepięknie to wygląda. Startują na pewno.
jesteśmy już właśnie przy statku, opuszczamy Kolan. Bardzo miłe wspomnienia, bardzo fajna wyspa, bardzo mała wyspa, za dużo do zwiedzania to nie ma, tylko dosłownie 2-3 punkty, same plaże i to wszystko, ale warto przyjechać, jak się jest w Pattaji, warto przyjechać, warto zobaczyć, warto popływać i my właśnie spadamy. Wow. Wow. No. Wow. Wow. Emma. O, ale Pattaja, co? No, ogromna. Ogromna. Tam nawet jeszcze się ciągnie, patrz. No, tam, tam, tam. Tam. Czekaj, no. Tu ogromna, a tam jeszcze ile dalej? Tylko, że już daleko i nie widać. Pattaja to jest jedno z największych miast w Tajlandii. No, ale nie największe. I chyba jedno z najlepszych. Wolę Pattaję niż Bangkok, bo w Bangkoku to jest tak, tam jest szał ciał. Albo, nie, w Bangkoku to jest szał skuterów, samochodów i wszystkiego, a tu jest właśnie szał dzikich ciał. Tu jest szał dzikich ciał. Tutaj jest pan sternik, znaczy pan kapitan, kręci kierownicą, przez telefon gada i ma wywalone telefon. No i kręci kierownicą, nie? Pan tam kręci, a my tu płyniemy. Ten vlog dobiega już końca z wyspy Koh Lan. Jesteśmy właśnie znowu w Pattaji, w najlepszym mieście, dużym mieście. Oczywiście brakuje mu tych pięknych plaż, temu miastu. Brakuje pięknych plaż i pięknej wody właśnie tutaj od razu, przy samych budynkach, przy samym centrum. Niestety trzeba płynąć kawałek dalej, ale i tak jest zarąbiście. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie łapki w górę, za subskrypcje, miłe komentarze i do zobaczenia w kolejnym vlogu, bo kanał dopiero się rozkręca.